Next speaker is Ms. Wisniewska. For 1 minute, please. Dziecko ma prawo do edukacji. Dlatego naszym wspólnym wyzwaniem powinna być troska o wartościową edukację. O edukację, która nie tylko wychowuje, ale kształtuje charaktery, wzmacnia i buduje poczucie własnej wartości, przygotowuje do dorosłego życia. Niestety coraz częściej do szkół sączona jest ideologia LGBT, która dezorientuje. Powiem więcej, tęczowi edukatorzy robią dzieciom wodę z mózgu, zaprzeczając oczywistym faktom, jakim są dwie płcie. Dzieciom wmawia się, że mogą łatwo i dowolnie wybierać swoją tożsamość płciową, jakby to była zabawa. Propagowanie tranzycji u dzieci jest szaleństwem, dlatego mówię stanowcze nie dla deprawacji i seksualizacji dzieci. Mówię stanowcze tak dla wartościowej edukacji. Pamiętajmy, inwestycja w wartościową edukację jest inwestycją w najlepszą przyszłość Europy i świata. Dziękuję. Kolejną mówczynią jest pani Zajączkowska-Hernik. 1 minuta. Pani przewodnicząca, 35 lat od przyjęcia konwencji ONZ o prawach dziecka stoimy w obliczu brutalnego ataku na niewinność dzieci i rodzinę. Unia zamiast chronić dzieci chce je przekształcić w przedmiot ideologicznych eksperymentów. W Polsce na przykład premier Donald Tusk i minister Barbara Nowacka planują wprowadzić do szkół przymusowy przedmiot o nazwie edukacja zdrowotna. Pod tym niewinnym tytułem kryje się deprawacja dzieci i próba przejęcia kontroli nad ich wychowaniem kosztem rodziców i zdrowego rozsądku. Eurokraci chcą wyprać mózgi dzieciom i znieczulić je na prawdziwe niebezpieczeństwa. Uczyć ich, że tożsamość płciowa to wybór, a seks to jedyne źródło przyjemności. Dlaczego ideologiczna lewica chce znieczulić dzieci na zagrożenie, jakim jest pedofilia? Rodzice mają prawo powiedzieć dość, a dzieci mają prawo do bezpieczeństwa. Dzieci potrzebują miłości, a nie eksperymentów ideologicznych. Jako matka mówię wprost. Wara od naszych dzieci. Nie dla deprawacji, tak dla rodziny. Dziękuję. Pani Gosiewska, EKR. Dziękuję. Europejskie uczelnie są infiltrowane przez obce służby. To na nich toczy się walka o młode umysły, którym wtłaczane są szkodliwe lewicowe ideologie. Szerzy dezinformacja, budowane jest oddziaływanie na ważne decyzje. Trwa walka o dostęp do wiedzy, badań naukowych i nowoczesnych rozwiązań. Rosja, Białoruś czy Chiny instalują swoich szpiegów w środowiskach naukowych, by destabilizować państwa europejskie. Rosyjska siatka szpiegowska ma dostęp do danych, które pomagają oddziaływać na społeczeństwa i instytucje. Są na to dowody w Polsce, Estonii czy Wielkiej Brytanii. Przykład. Uczelnia w Siedlcach, współpracując z Rosją i Białorusią, organizowała konferencję na temat stosunków Polska-Rosja, w tym w zakresie bezpieczeństwa. Jej rektor, pułkownik byłych wojskowych służb informacyjnych, jest promotorem doktoratu szefa służby kontrwywiadu wojskowego, czyli służb odpowiedzialnych za ochronę kontrwywiadowczą państwa polskiego. Walka z cywilizacją zachodnią trwa na wielu frontach. Otwarta toczy się w Ukrainie, ta niewidoczna poprzez wpływ i oddziaływanie. Uniwersytety muszą pozostać wolne, ale rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony myśli, technologii, jak i wpływu na umysły młodego pokolenia. Dziękuję. Pani Gosiewska, 681, to miejsce proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Na podstawie artykułu 202 uprzejmie proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie będzie na tej sesji rezolucji dotyczącej więźniów politycznych na Białorusi. Liczba więźniów politycznych na Białorusi każdego dnia rośnie i sięgać już może 10 tysięcy. Wśród nich Paulina Szerenda-Banasiuk, jedna z najbardziej prześladowanych działaczek opozycyjnych, brutalnie aresztowana w styczniu 2021 roku na oczach swojego 4-letniego syna. Zdiagnozowano u niej ostatnio przewlekłe, nieuleczalne zapalenie trzustki, które w warunkach więziennych przy braku pomocy medycznej to wyrok śmierci. Wzywam więc społeczność międzynarodową do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz uwolnienia Pauliny Szerendy-Banasiuk oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To naprawdę ważna debata.
ważny problem. Absolutnie zgadzam się z tym, że trzeba o tym rozmawiać. Natomiast no też powiedzmy sobie tak, że plastik nie istniał zawsze, że wybuch popularności plastiku nastąpił gdzieś w latach 50. ubiegłego wieku i od tego czasu plastik przybiera różne formy i jest używany w naszym życiu społecznym, prywatnym, przemysłowym na różną skalę i to na coraz większą skalę. I stał się więc wynalazkiem globalnym i stał się globalnym problemem dzisiaj. Wobec tego na kanwie tej dyskusji o plastiku no, zastanawiam się, czy tak samo gorąco na tej sali plenarnej będziemy za jakiś czas dyskutować o problemach z utylizacją baterii fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, baterii samochodowych, całego tego przemysłu tak dzisiaj zachwalanego, związanego z elektromobilnością. Bo to też będzie problem i też będziemy musieć któregoś dnia wprowadzić podatek, tak jak dzisiaj jest podatek od plastiku, będzie podatek od elektromobilności. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, w trybie artykułu 202 regulaminu dotyczy to złożonej przez grupę SN poprawki numer 10, która jest niezgodna z treścią rezolucji dzisiaj głosowanej, wzmocnienia niezachwianego wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy wobec rosyjskiej wojny napastniczej. Autorami tej poprawki są posłowie polskiej skrajnie prawicowej partii Konfederacja, partii antyukraińskiej i wielokrotnie prezentującej stanowiska zgodne z rosyjską propagandą. Celem tej poprawki jest podważenie zawartego właśnie parę dni temu porozumienia między rządem Polski a Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni popełnianych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Ta poprawka ma storpedować to porozumienie. Przyjęcie tej poprawki byłoby jakimś okrutnym paradoksem wobec tej uchwały.